Wielką radością mojego chrześcijańskiego życia było zawsze to, że miałem możliwość spotykania ludzi dalekich od Kościoła. Ksiądz Gilles Sonder pracuje w Lyonie we Francji od 1996 roku. Przed sprawowaniem swojej posługi w Bazylice Notre-Dame-sur-Vierre ksiądz Gilles był wikariuszem w katedrze świętego Jana, znajdującej się w centrum miasta. Kiedy zacząłem pracować w katedrze, uderzyła mnie wielka liczba przychodzących tam młodych ludzi, mimo że nie byli oni chrześcijanami. To sprawiło, że postanowiłem wyjść im naprzeciw. Szybko przekonałem się, że przechadzanie się po katedrze w Albie daje mi okazję do niezwykłych spotkań, które inaczej pewnie nigdy by się nie zdarzyły. Ponad 20 lat temu przeczytałem również książkę brata Andrew, Przemytnik, i wielkie wrażenie zrobiło na mnie to, jaką moc może mieć chociażby przekazywanie ludziom Pisma Świętego. Wkrótce, po rozpoczęciu pracy w katedrze, zacząłem spotykać Chińczyków. Nie byłem zupełnie przygotowany na Chiny, ale ponieważ przyszli Chińczycy i ponieważ pragnęli oni poznać wiarę, zacząłem im służyć. We wrześniu 2001 roku rozpoczyna się w katedrze kurs Alfa, który proponuje 10 wieczorów, w czasie których ludzie zgromadzeni przy wspólnym posiłku poznają główne prawdy wiary. Zaskakującym było to, że w tym cyklu wzięło udział aż 10 młodych Chińczyków. Od razu mnie to poruszyło. Na tych 10, aż 6 poprosiło o przygotowanie ich do chrztu. W 2003 roku przyjechał tu biskup Szanghaju i to on zaproponował mi darmowe egzemplarze Ewangelii po chińsku. Zapytał, ile ich chcesz, a więc rzuciłem jakąś przypadkową liczbę, a potem zostawiłem te Ewangelie w kościele i widziałem, jak Chińczycy dosłownie się na nie rzucają, jakby odczuwali wielki głód odkrycia, co to takiego. I powoli stworzyłem cały system komunikacji z Chińczykami za pośrednictwem Nowego Testamentu. Od 2003 roku ksiądz Gilles posługuje w Bazylice Fourvière i od samego początku rozdaje tam Pismo Święte licznie odwiedzającym to miejsce Chińczykom. Proponuje tym ludziom spotkania w duszpasterstwie na modlitwie, dzieleniu i wspólnym odkrywaniu Ewangelii. Byłem 3-krotnie w Chinach, aby spotkać się ze studentami, których znałem. Jestem przekonany, że Chiny są dobrą nowiną, ponieważ są ogromnym krajem, który pozostał nieco na uboczu, który się właśnie otwiera, jako że historia ostatnich 40-50 lat przysłoniła tam zupełnie wymiar duchowy. Obecnie ma miejsce przebudzenie duchowe, mające u podstaw kulturę, którą cechuje łatwość otwierania się na sprawy nieba. Nie tyle w sposób intelektualny, lecz raczej instynktowny. Sądzę, że nawet z punktu widzenia czysto kulturowego jest to świeży powiew dla naszego Zachodu. Nie jest to zagrożenie, ale okazja do wzbogacenia. Jest ich tak wielu, 1,5 miliarda, 1/5 ludzkości. Jest to wyzwanie oczywiste z matematycznego punktu widzenia, ale jeszcze ważniejszy jest wymiar duchowy. Nie ma żadnej innej kultury, która by była równie otwarta i pragnąca poznać Chrystusa. Bardzo poruszyła nas historia Haoxina, który pojawił się tu w 2005 roku. Kiedyś Haoxin wszedł do kościoła w Szanghaju, do katedry w swoim mieście w Chinach. I tam w sposób bardzo osobisty doświadczył Chrystusa ukrzyżowanego, ale nie znał nikogo, z kim mógłby porozmawiać o swoim przeżyciu. Dopiero kiedy przyjechał tutaj,
Na Fourvière mogliśmy porozmawiać o tym, co przeżył i o jego pragnieniu poznania Chrystusa. Potem utrzymywaliśmy kontakt mailowy i dzięki temu mogłem mu podać adres grupy Alfa w Sofia Antipolis. W ten sposób we wrześniu 2006 roku Hao Xin, który był wtedy studentem komunikacji w Nicei na południu Francji, rozpoczął kurs Alfa w kościele Świętego Pawła Narodów w parafii prowadzonej przez wspólnotę Szemenew w Sofia Antipolis, wielkiej technopolii na Lazurowym Wybrzeżu. Hao Xin został tam przyjęty przez siostrę Marie-Noël. Hao Xin wszedł kiedyś z przyjacielem do katedry, aby ją zwiedzić. I wtedy jego uwagę przykuł wielki krzyż z wiszącym na nim Chrystusem. Nie znał wtedy Chrystusa. Dla niego był to po prostu człowiek przybity do krzyża. Hao Xin zapytał więc przewodniczki w katedrze, kim jest ten człowiek i co takiego uczyniłby sobie zasłużyć na tak okrutną śmierć. Przewodniczka powiedziała mu, że ma on na imię Jezus, po czym zaproponowała mu, by udał się do księgarni w Szanghaju, gdzie będzie mógł poznać krótką historię jego życia. Czytając książki, był głęboko wzruszony współczuciem, z jakim Jezus podchodził do ludzi ubogich. W trakcie kursu Alfa zapytał nas, czy jako Chińczyk może przyjąć chrzest, ponieważ nigdy nie spotkał Chińczyków chrześcijan. Zastanawiał się, czy w ogóle Chińczyk może zostać chrześcijaninem. Na kilka miesięcy przed swoim chrztem Hao Xin musiał wrócić do swojego kraju, do Chin, w związku ze studiami. Był on jedynakiem i ta podróż pozwoliła mu na spotkanie z rodzicami i podzielenie się z nimi swoim doświadczeniem. Rodzice byli buddystami i nigdy w swoim życiu nie spotkali chrześcijan. Potem Hao Xin wrócił tu i w kwietniu 2007 roku przyjął chrzest. Hao Xin powiedział mi: to dla mnie bardzo ważne, by zostać ochrzczonym, ponieważ Chinom potrzeba wielu chrześcijan. Chiny potrzebują Jezusa. Chciałbym głosić naukę Jezusa w Chinach. Po przyjęciu chrztu Hao Xin skończył studia i zaręcza się z Lili, młodą Chinką, która przyjechała z Szanghaju i która nie była chrześcijanką. Wspólnie otwierają japońską restaurację w samym centrum Nicei. Kiedy przyjechałam do Francji w końcu 2004 roku, nic nie wiedziałam o Bogu. W mojej rodzinie nie ma żadnego chrześcijanina. Kiedy spotkałam mojego chłopaka, to on mi opowiedział o Bogu. Przywiózł mnie do Sofia Antipolis na pierwszą w moim życiu mszę. Czy można powiedzieć, że dzisiaj wierzysz w Boga? Oczywiście. Dzisiaj wierzę w Boga, ale uwierzyłam dopiero wtedy, gdy mój chłopak odszedł. Kiedy umarł? 19 sierpnia 2009 roku Hao Xin przeżył w tej restauracji dramat. Późnym wieczorem w tej restauracji po dniu pracy z Lili, zupełnie bezbronny Hao Xin zostaje znienacka zamordowany nożem przez swojego dawnego kucharza. Chcąc pozostać uczciwym, Hao Xin odmówił temu człowiekowi płacenia mu w sposób niezgodny z prawem. W tym momencie, że perdu
W tamtej chwili straciłam wszystko. Ten dramat jakby mnie obudził. Zaczęłam chodzić do kościoła w każdą niedzielę i w każdy czwartek, aby coraz szerzej otwierać moje serce. Aby przyjąć miłość pochodzącą od Boga, miłość od parafian, uczestniczyć w dzieleniu. Obecnie Lili w każdą środę wieczorem i w każde niedzielne południe zamyka swoją restaurację po to, aby móc uczestniczyć w kursie Alfa w parafii Sophia Antipolis. Dzielimy się, opierając się o teksty Ewangelii, ponieważ Jezus jest naszą prawdą. Jeszcze nie poprosiłam o chrzest, ale pragnę tego. Zanim o to poproszę, chciałabym przeczytać wszystkie Ewangelie, ponieważ mam jeszcze sporo pytań. Rodzice Haoshina przyjechali do Francji na pogrzeb syna i przez miesiąc cała parafia zmobilizowała się, by jak najlepiej ich przyjąć i otoczyć opieką. Prawie codziennie lub co drugi dzień szliśmy do nich, by ich wesprzeć, wysłuchać, porozmawiać przez tłumacza. W końcu zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. Dałam im Biblię po chińsku. Ojciec zaczął ją czytać i pojawiło się wiele pytań. Oni również się obudzili. Wcześniej zupełnie nie znali chrześcijan. Teraz, tak jak ja, powoli się uczą. Mają jedno marzenie. Ich syn przyjął chrzest w Sophia Antipolis, więc chcieliby również przyjąć chrzest za rok lub dwa w tym samym kościele co on. Takie zmiany w życiu, jakich doświadczyli Lili i rodzice Haoshina, często zdarzają się w parafii Świętego Pawła Narodów, powierzonej dzisiaj wspólnocie Szemanew. Ta wspólnota chrześcijańska żyje w sercu wielkiej technopolii, stworzonej w 1969 roku, w której znajduje się dzisiaj 1300 przedsiębiorstw, dających zatrudnienie inżynierom, technikom i naukowcom z całego świata. W sumie żyje tam 27 tysięcy osób. Fundamentem tej parafii jest wiara w Jezusa Zmartwychwstałego. Pewność, że Jezus jest dzisiaj żywy i że dotyka każdego. A jednocześnie ten zmartwychwstały Jezus jest również tym, który przeżył pasję. Bardzo porusza mnie widok ludzi zranionych w swoim małżeństwie, w swojej pracy, w swojej historii rodzinnej czy osobistej, którzy w pewnym momencie pozwalają się odnaleźć Jezusowi, który sam był zraniony. Spotkaliśmy wielu parafian, którzy zgodzili się opowiedzieć o zmianach, jakich Jezus dokonuje w ich życiu. Tak było z Izabel. Jest to osoba samotna i pracuje w Technopolii jako konsultantka do spraw komunikacji. Dwa lata temu wszystko nagle zmieniło się w moim życiu. Byłam dyrektorem przedsiębiorstwa, młodą 30-latką, osobą wojowniczą, wrogo nastawioną do kościoła.
Donc je réussissais très bien professionnellement. On avait une entreprise. A więc odnosiłam sukcesy zawodowe. Mieliśmy przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, zatrudniające 7 pracowników. Firma bardzo dobrze prosperowała. I pewnego dnia w naszej siedzibie wybuchł pożar. Spaliły się wszystkie komputery. I wtedy naprawdę kompletnie się załamałam. W tym samym czasie dostałam maila z zaproszeniem na jakieś spotkanie Alfa. Pomyślałam, co to za bzdury. Pisze do mnie jakiś ksiądz. To kompletnie bez sensu. Moja wspólniczka nigdy wcześniej nie widziała mnie w tak złej formie. Czułam się źle. Nie wierzyłam już w nic. Myślałam, moje życie jest puste. Czegoś w nim brak, ale nie wiedziałam, co to takiego. I w końcu poszłam na trzecie spotkanie z serii Alfa, którego temat brzmiał, dlaczego Jezus umarł. Odtąd te 2 godziny w środowy wieczór stały się dla mnie światłem w ciągu całego tygodnia. 2 lata temu poprosiłam o chrzest w Duchu Świętym. Był to dla mnie krok w pełni świadomy. Zostałam dosłownie zalana miłością Chrystusa. Razem z moją wspólniczką, która jest protestantką, odbudowałyśmy naszą firmę. Najpierw pojechałam na sesję na temat sprawowania władzy w świetle Słowa Bożego, aby Pan odmienił moje spojrzenie na sprawowanie władzy. Pokazał, jak sprawować władzę w inny sposób. Zrozumieć, co może być dobrem wspólnym. Zrozumieć, że władza jest służbą innym. Comprendre que en fait le pouvoir c'est le service d'autrui. Aujourd'hui je ne peux plus. Dzisiaj nie mogę już postępować tak jak dawniej. Przeżyłam prawdziwe zmartwychwstanie. Przestałam osądzać. Przestałam deptać ludzi, którzy nie dorastają do mojej wizji tego, czym powinni być. Chrystus sprawia, że w mojej pracy jest więcej pokory i prostoty. Mon travail. Na początku tutejsi przedsiębiorcy zadawali sobie pytanie, po co nam tutaj parafia? Mówili, jesteśmy kompetentni i mamy się dobrze. Ale w pewnym momencie pośród tej super nowoczesnej techniki pojawiło się pytanie o sens. Jest wspaniała technika, ale brakuje głębszego sensu. Pracujący tu ludzie zaczęli zastanawiać się, po co w ogóle pracują. Spotkałem w tej parafii ludzi, z którymi mogę dzielić się tym, co mnie niepokoi, wiedząc, że nikt mnie za to nie osądzi. Emmanuel pracuje w Technopolii jako inżynier informatyk. Jest mężem Delphine, mają 2 dzieci. Są związani z parafią od 2006 roku. Zdarzało mi się zadawać sobie pytanie o 4 rano, włączać mój komputer i wysłać maila do Jean-Hubert, żeby mu powiedzieć. Jest jeszcze coś, czego nie rozumiem, a Jean-Hubert mi odpowiada. Manu, proponuję, abyś przeczytał ten dokument. Lektura tych dokumentów mnie przemieniła. Pamiętam, że pewnego wieczoru przeczytałem otrzymany od niego tekst o Duchu Świętym. Przeczytałem go, a potem musiałem zaparkować samochód, co jest dość trudne w naszej dzielnicy. Kiedy wjeżdżałem pod górę, nie wiem dlaczego, zacząłem się modlić za sąsiada, z którym mam proces z jakichś zupełnie błahych powodów. Zacząłem się za niego modlić i nagle rozpłakałem się jak dziecko. Sądzę, że jest to znak jakiejś przemiany. Nigdy wcześniej
Nie mógłbym tak zwyczajnie się modlić za osobę, której w końcu nie znoszę. Nazywam się Tiffany, mam 13 lat. Kiedy miałam 10 lat, poprosiłam o sakrament chorych, żeby zostać uleczona z alergii, która była trudna do zniesienia, która nie pozwalała mi żyć tak jak inni. Więc poprosiłam Ducha Świętego, żeby mi ją zabrał, a więc modliłam się. I kiedy ksiądz namaścił mi czoło olejem, poczułam jakby otwarcie serca. Niebo zstąpiło do mnie z mocą i myślałam, że zostałam uleczona. Jakiś czas później okazało się, że nie zostałam wyleczona z alergii, ale otrzymałam dar. Od tego czasu zaczęłam śpiewać dla Pana. I donc j'ai chanté pour le Seigneur. Od kiedy śpiewam, czuję się lepiej, pomimo tego, że nadal cierpię na alergię, ale już się jej nie boję. Jestem alergikiem, ale to nie jest ważne. Teraz śpiewam dla Boga i jestem z tego powodu szczęśliwa. Myślę, że On też. Dla mnie dobra nowina jest taka, że osobiste spotkanie z Jezusem jest możliwe w parafii. Jezus dzisiaj żyje. Biskup Nicei powierzył tę parafię wspólnocie Chemin-Neuf, żeby być w jej posłudze. To wspólnota sama w sobie jest znakiem obecności Jezusa. Dzisiaj około 20 członków wspólnoty Chemin-Neuf mieszka w okolicach Sofia Antipolis. Kobiety i mężczyźni, kapłani, celibatariusze konsekrowani i rodziny, wszyscy oddali się w posługę Kościołowi, parafii, idąc w ślad za Jezusem ubogim i pokornym. Przeżywamy wspólnotę ze wszystkimi. Nie jest tak, że niektórzy są powołani do życia wspólnotowego, a inni do życia parafialnego. Wszyscy jesteśmy powołani do tworzenia wspólnoty i to życie wspólnotowe daje smak życiu chrześcijańskiemu i budzi w nas pragnienie dzielenia się nim. Jessica i Eddie mieszkają w dzielnicy Garbegère, tuż obok parafii. Oboje pracują w technopolii Sofia Antipolis. Jessica jest Amerykanką, zajmuje się koordynacją projektów europejskich. Eddie pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Prowadzi badania z zakresu matematyki stosowanej. Nie otrzymałam w dzieciństwie wychowania religijnego. W zeszłym roku zapragnęłam dowiedzieć się czegoś na temat życia Jezusa Chrystusa. Kim był ten człowiek? Ponieważ nic o nim nie wiedziałam. Poszłam więc do biblioteki i wypożyczyłam książki. Kiedy je czytałam, zostałam naprawdę poruszona tym, czego dowiedziałam się o tym człowieku, o Jezusie. W ramach mojej pracy sporo jeździłam. I w czasie jednej z podróży, w nocy, w moim pokoju hotelowym, przeżyłam silne doświadczenie spotkania. W tamtym czasie jeszcze nie wiedziałam, kto to był. Mówię sobie, że to Jezus, ale to było spotkanie z miłującą światłością. Lumière aimante, mais qui c'était
Nie mam słów, by opisać to, co przeżyłam tamtej nocy. To była miłość, której się nie doświadcza na ziemi. Wiedziałam, że jestem tak bardzo kochana, że byłam gotowa wszystko opuścić. W ten właśnie sposób Jessica spotkała księdza Jean Hubert, by podzielić się z nim swoim doświadczeniem. Poprosiłam o sakrament chrztu. Zostanę ochrzczona w tym roku, na Wielkanoc. Jedna rzeczywistość, która naprawdę zmieniła moje życie, to, że nauczyłam się, że modlitwa ma moc. Jest ktoś, kto mnie słucha. On zna wszystkie okoliczności mojego życia. To prosty przykład, ale znalazłam opiekunkę do dzieci, do której miałam wielkie zaufanie. Ale byłam zmuszona powiedzieć jej, musi pani znaleźć inną pracę, bo nie mamy wystarczających możliwości finansowych, by panią nadal zatrudniać. Odpowiedziała, dobrze, dziękuję, że mi pani to powiedziała w ten sposób. Tego dnia poszłam do kościoła z moim maleńkim dzieckiem i modliłam się do Jezusa i Maryi. Oto moje dziecko. Nie wiem, jak to zrobić, by znaleźć mu opiekunkę, ale ufam. Miesiąc później zadzwoniła do mnie ta sama opiekunka i powiedziała mi, tak bardzo poruszyło mnie ciepło waszej rodziny, że zdecydowałam, że nawet jeśli finansowo nie bardzo mi to odpowiada, wolę pracować u was. Je préfère travailler avec vous. Wow. To jest jeden przykład, ale są ich tysiące. Wcześniej pomyślałabym, to jest fart, zbieg okoliczności. Ale nie. Wiem, że to nie przypadek. Jest tyle dobroci. Jezus jest obok nas. On zawsze tu jest. À côté de nous tout le temps, il est toujours là. W tym miesiącu możemy modlić się za wszystkich ludzi pracujących w Technopolis Sophia Antipolis. Za posługę kapłańską księdza Gilles Sander i za wszystkich tych, którzy jak on głoszą Chrystusa naszym chińskim braciom na całym świecie, a szczególnie w Chinach. Słowo na ten miesiąc znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, w wersetach od 23 do 25. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.